Z Asyżu jedziemy do Loreto, niewielkiej miejscowości w środkowych Włoszech w regionie Marche nad Adriatykiem. W Loreto znajduje się sanktuarium Santa Casa, miejsce kultu maryjnego z tak zwanym Świętym Domkiem, który według legendy jest nazaretańskim domem Maryi. Miał on zostać przewieziony w 1291 roku z Nazaretu do Włoch przez rodzinę de Angelis, która chciała w ten sposób uchronić go przed zniszczeniem przez Turków. Współczesne badania potwierdzają, że trzy ściany domku wykonane są z kamienia pochodzącego z okolic Nazaretu. Czwarta ściana, zastąpiona obecnie ołtarzem, była skałą groty, do której przylegał domek. Na placu Madonny po obu stronach znajdują się pałace. Po prawej apostolski, a po lewej iliryjski. Po środku placu jest piękna fontanna, przed którą miejscowi artyści prezentują swoje obrazy wykonane kredą. Przed wejściem do bazyliki jest pomnik papieża Pawła II, który nakazał jej budowę. Na drzwiach bazyliki wykonanych z brązu umieszczono sceny biblijne. Przy wejściu do środka po lewej stronie jest piękna chrzcielnica wykonana z brązu, a obok niej niezwykle zdobne świeczniki. Święty domek po przywiezieniu do Włoch w 1291 roku został postawiony na polnej drodze bez jakichkolwiek fundamentów i stoi w tym miejscu do dziś. Został obudowany kościołem w 1469 roku, po czym w 1507 roku na domku została wykonana marmurowa obudowa, którą zaprojektował Bramante. Marmurowe rzeźby przedstawiają sceny z życia Maryi. Kopuła nad domkiem pochodzi z 1500 roku i przedstawia symbolicznie niektóre wezwania z litanii loretańskiej oraz historię dogmatu niepokalanego poczęcia Maryi. We wnętrzu świętego domku znajduje się figura Matki Bożej z Dzieciątkiem, nazywana Madonną z Loreto, wykonana z cedru libańskiego rosnącego w ogrodach watykańskich. Figurka została wykonana w 1922 roku. Poprzednia figurka spaliła się w pożarze, który wybuchł w domku w 1921 roku. Czarny kolor figurki jest wynikiem okopcenia przez palące się przed nią świece.